Boże, jaki piękny widok na tej polskiej wsi, ten zapach, ta bryza, ta... No, nie mam słów, a zasób słów mam naprawdę bogaty. To jest naprawdę piękne, te drzewa, ta jakość powietrza. Jestem właśnie z moją babcią tutaj. Dzień dobry, babciu, jak tam? Cześć, wnusiu, cześć, na weekend przyjechałeś? Tak, tak, a babci nie bolą nogi, że babcia tak skacze? Nie bolą, nie bolą, rada to tam bieganie idę za codziennie. Aha, no to jak z babcią tam? Gotuję obiadek, tylko mi brakło ziemniaków. Kartofli brakło, a ile? Kotlecików i bez ziemniaków nie można jeść. No mógłbyś kupić tak z kilogram, albo w sumie dwa. To wezmę dwa kilo od Staszka. Dobrze, dobrze, wiesz gdzie jechać. Tu masz auto, ci zostawiłam obok. O, no ten wanik mój ulubiony. Dobra, dzięki babciu. Ale... Jedziemy po kartofle, tam 2 kilo. Gdzie babcia idzie tam do... A w sumie... Babcia lubi do takich miejsc chodzić. To jest takie, wiecie, auto na wieś, nie? To o nie nie trzeba jakoś za bardzo dbać. To jakbym jeździł jakoś tak, że tak to nazwę, nie po Bożemu, to mnie nie wyzywajcie za to. Tu pojedziemy sobie skrótem. O, tu w lewo było chyba. No tam do Staszka pojadę z sąsiedniej wsi, tam on ma te pyry najlepsze i po taniości sprzedaje. Dlatego myślę, że pojadę właśnie tam. Tutaj jakiś ostry... Nie jedzie ten van, ja rozumiem, że to duże auto. A co to? Co to się dzieje? Jakiś korek. Halo, co tu się dzieje? Przepraszam. Nie, nikogo tu nie ma. Dobra, ja zostawiam tego vana, idę po te pyry i doniosę po prostu. Matko jedyna. Dobra, no to się widzimy jak tam dojdę, bo to tam daleko. Dochodzę już po te pyry tu do Staszka w tym niebieskim domu. No zostawiłem to auto, mały spacerek sobie zrobiłem. O, Staszek! Staszek! Dawaj te pyry! Ty... A auta nie ma, pewnie gdzieś pojechał znowu po jakiś złom. Dobra, Staszek! Chociaż nie ma go, dobra, to tam później podejdę. Przejdę się po wiosce, może go gdzieś spotkam. W ogóle ładna ta wioska, taka rozbudowana, nie tak jak ta nasza, tylko to jest naprawdę ładna wioska. Tu widzicie jakieś jeziorko z łódeczkami, naprawdę, to jak miasto. Piękne. Ach, ta młodzież dzisiejsza, nosy proste, patykowe ręce, krzywe nogi, co to jest? Kiedyś to było, ludzie chodzili na pole... Ale zaraz, przepraszam bardzo. A ty co to ma być, to? Przepraszam bardzo, o co pani znowu chodzi? Po co pani silnik i jakaś kula tutaj obok pani? Przecież to jest... Nie dość, że idę... Co? O Boże, coś lata. Zostaw mnie! Może nie, ja ostatni raz jestem w tej wiosce. Staszek, pyry dowieź do babci. Boże święty, co się dzieje? Ała! Szybko, muszę biec do samochodu. Uciekać stąd, co się w ogóle dzieje? Autobus jedyny na 2 dni. Jezus, co się dzieje z tą kulą? Zostaw mnie. Co się dzieje z tą kulą? No Jezu. Au! Au! Boże, jak mnie nogi bolą. Uciekać! Czemu mnie pcha w przeciwną stronę do samochodu? Jezu! Udało mi się pozbyć tej dziwnej kuli. Dochodzę już do auta. Muszę uciekać z tej A co to leci? Nie! Co to jest? Co to jest? Boże! Ała! Jak mnie wyrzuciło! Czy to jest ten silnik? Boże, co się dzieje? Nie, ja już mam dość. Powiem babci, że nie było, ja uciekam z tej wiochy. Co to za silnik? V8 chyba. Z turbo sprężarką? Nie. Boże, uciekać. Szybko. Odpalaj. Jezus Maria, ten silnik mnie uderzy. Jezus, ja już mam dość tej wioski. Muszę wracać szybko do babci.
Nadal mnie ten silnik goni, nie wiem co się z nim dzieje. Znowu, nie, ja nie wytrzymam, ja uciekam stąd. Boże, nie, ja mam dość. Jeszcze tych kartofli Staszek nie miał. Znaczy, Staszka w ogóle nie było. Pewnie przeprowadził się z tej wioski, uciekł. Ja się nie dziwię, ja się naprawdę się dziwię, jak on przez tyle lat... Co, siano mnie goni? Co jest? Nie, dobra, to jest już za wiele, uciekam. Muszę babcię ostrzec. Koniecznie. Ała! Prawie zniszczyło mi cały tył. Boże, jak ja się wypłacę. Czemu to lata mi przed oczami? Ała! A, nic nie widzę. O, dobra. Babciu, musimy uciekać! Siano! Siano, silnik! Kula! Wszystko mnie goni! Matko, co się dzieje? Babciu! Jakie siano? Co ty gadasz? No był... No gdzie to jest? Było tu! Było na 100%! Było! Masz z widy, wracaj do domku i na rosołek cię zapraszam. A były ziemniaczki? No nie, Staszek się chyba przeprowadził. Nie było go, nie było samochodu, nic. No, szkoda. To będzie z ryżem. To zapraszam do domu. Boże święty. Muszę sobie... O Boże. Jestem bardzo podenerwowany. Ale pyszny rosołek sobie zjadłem, naprawdę bardzo dobry. Jednak jak babcia ugotuje, to jest naprawdę bardzo dobrze. Teraz trzeba sobie troszkę odpocząć. Tu sobie posiedzę, pooglądam krajobrazy, powdycham to powietrze. O, Nusiu, Nusiu. Tak, gdzie? Tak? Znalazłem cię w końcu. Ten, tutaj zamówiłam taksówkę i będziemy zbadać krajobrazy, bo cię tu dawno nie było tutaj na wsi. Tak? A będziemy już mógł sobie oglądać fajne rzeczy. Tutaj taksóweczkę zamówiłam, zapraszam. O Boże, babciu, dziękuję. Tutaj miły pan Marek, już znamy się od lat, zawsze tutaj nas woził. Proszę, babciu, wsiadać tu z tyłu. Twoją. Dobrze, dobrze. Ja ogólnie już widziałam te krajobrazy, to ja się zdrzemnę, więc nie będzie problemu. To dziękuję, babciu. Ja tu będę z panem rozmawiał. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, panie. Witamy. Panie, zapomniałem, jak pan ma na imię. Marek, chyba tak, Marek. To słyszałem od pana babci, że chciałby pan podwiedzać krajobrazy w naszej wsi. Dokładnie. No to tu sobie pojedziemy spokojnie, tutaj... Preferuję polne dróżki, żeby było ciekawie. No wie pan, no jak najbardziej, ja jestem za. O, ale czemu tak skacze? Ała, co pan robi? To lepiej krajobrazy widać, to tak trzeba. No zaufam panu, bylebym nie umarł. Uff, prawie w drzewo wpadliśmy, ale to normalne. O Boże. Nie ma co się martwić. Tu proszę uważać, bo... Ała, bo widzę, że jakaś droga... O Jezu. Czy zaraz, czy to jest rampa? Jaka halo, rampa? Proszę pa... Ała! Ała, jak mi wszystko boli. Czemu babcia się nie budzi? Ała! Au! Panduro! Babciu, obudź się! Babciu! Ała! Babciu, babcia chyba nie żyje. Babciu! Halo, babciu! Co się dzieje, wnusiu? Czemu mnie budzisz? Ja spałam! Jezus, przecież ten chłop przed chwilą się rozwalił taksówką w rzece. Jak on wrócił? Co ty gadasz za dyrdy mały, Bnusiu? Przecież nic się nie stało, jedziemy sobie spokojnie, znowu masz zbity. No ale jak to nic się nie stało, jak ja widziałem? Nie stało. O, teraz na przykład się przekoziołkowaliśmy. Przecież nic się nie stało. Bnusiu, nie, co ty ja wysiadam, ja wysiadam, bo proszę cię zatrzymać. Ała, co się dzieje? Au. Wnusiu, co ty gadasz? Jedziemy sobie normalnie. Ty masz chyba zbity. Nie wiem, ja idę spać i zaraz do domu wracam. Boże święty. Proszę pana, proszę mnie zawieźć do domu. Piękna bryza, naprawdę. O, babcia, cześć. Wnusiu. Co babcia robiła w lesie? Takie tam sprawy ważne. Brakuje nam drewna na opał w naszej chatce. Tam masz chyba ciężarówkę. Już pewnie pan Marcin zaparkował. O, stoi. No, to proszę, jedź do tartaku, kup parę, trochę drewna, ja ci tu pieniążki daję. Dziękuję. Proszę dać. To idę, wezmę drewno i wezmę jak najwięcej. To pa, Wnusiu. Pa! O, jaka fajna ciężarówka. Tylko jak ja tym wyjadę? Przecież to jest ciężkie i długie jak... Straszne. Dobra, ale spróbujmy, nie ma co. Nawet jedzie.
Naprawdę, bardzo długa ciężarówka. Tam na tartak to chyba tu prosto. Muszę zobaczyć na mapie. Prosto, w lewo, prosto. Ok, czyli teraz mamy jechać chyba tak, mamy jechać cały czas prosto. O nie! Co to za znak? Road closed? Droga zamknięta. Chociaż sobie mam taką... A, dobra, nie chce mi się jakieś mi... Co to za piłka? Co to jest? Przestań we mnie uderzać piłką! No Jezus, co się dzieje? Jeszcze ta ciężarówka ledwo jedzie. Muszę stąd uciekać. Ta piłka coś nie jest... Au! Boże, nie, moja biedna, a właściwie nie moja, tylko wypożyczona. Dobra, jadę na ten tartak. Kurde, ten znak. O, pojechał, poleciał. Dobra, jedziemy na tartak. Boże, od dzisiaj nie jadę na te znaki. Jezus, wjechałem gdzieś pod górę, ciężarówka nie chce mi wyjechać, no. No nie wyjedzie. No nie ma szans, że wyjedzie. Ale coś mnie chyba... O nie! Au! Boże, co się stało z nie moją ciężarówką? Szybko muszę uciekać pieszo. A, nie mogę. O, dobra. Muszę stąd jak najszybciej uciekać, na pieszo. O co chodzi? Proszę pana, niech pan się nie dziwi, że pana ciężarówka została rozwalona. No ale jak to przecież... Proszę pana, tu są, było road closed, tu są budowy boiska piłkarskiego dla ciężarówek. Boisko dla piłkarskie na środku ulicy? Tak, proszę pana. Tak, żeby dzieci się bawiły. No właśnie. No i niech się pan nie dziwi. I nie dostanie pan odszkodowania, bo było napisane road closed. Ale nie było A, dobra, nie chce mi się, wracam tu. Naprawdę to, co się dzieje, to jest tragedia. Wracam... na nogach, bo nie mam czym wrócić. Siema widzowie, przerwę wam tylko na chwilkę. Jak wiecie, albo i nie wiecie, założyliśmy niedawno serwer Discord Diamentowe Ropuchy. Jeżeli dołączycie na niego do końca października, będziecie mogli otrzymać darmową rangę weteran po kliknięciu na kanał Role i zaznaczeniu reakcji. Oraz chcielibyśmy pozdrowić pana Szymona, który prosił w komentarzu o pozdrowienia. Jeśli wy też chcecie dostać pozdrowienia na filmie, piszcie w komentarzach lub na Discordzie, więc wam już nie przeszkadzam. Oglądajcie dalej. Nie, bardzo mnie już naprawdę, jestem bardzo zmęczony. Tak, nie wywładzę się za ciężarówkę. Nie, ja nie wytrzymam. Wnusiu. Cześć, babciu. Jest tam ciężarówka, masz te drewno? Nie, będzie zimno w domu na zimę, trzeba zapasy nie, zbierać. Nie, mam drewna. Tam długa historia, naprawdę nie mam siły opowiadać. Tam się przykryjemy kocami już. No, opowiesz następnym razem. No, a wiesz co wnosi na kolację dzisiaj? Zgadniesz? A właśnie, co na kolację dzisiaj? Mnie to bardzo ciekawi. No, będzie chyba... Zależy co wolisz. Albo rybka z ziemniaczkami, bo kupiłam, byłam u pana Staszka, bo już wrócił. Albo tosty. Bo kupiłam toster ostatnio. A, to się wszystko jeszcze okaże. Dobra, to pa wnusiu, rób co tam chcesz. A gdzie babcia idzie? A poszła. Ej, wiecie co? Bardzo mnie to naprawdę zastanawia, gdzie ta babcia tam idzie. Bo codziennie, co chwilę tam chodzi, a ja nadal nie wiem. A pójdę za nią tak troszeczkę, pójdę tędy. O, nawet wydeptana dróżka. Co to stoi? Co to jest? Zaraz, czy tam jest babcia? Co to jest? Halo, babciu, co to jest? O, wnusiu, to takie hobby z dawnych lat. Ach, to fajnie było. Odkopałem ostatnio tą wielką armatę. Była aż zakopana kurzem taka. To dlaczego babcia nic nie mówiła? Jak to się zmieściło na strychu? Nie ma co opowiadać. To nudne takie. Nie ma tu nic tu ciekawego. To takie hobby tutaj. Ta się podnosi do góry. No i się leci. Jak się leci? To może spróbować za mną.
Ja muszę najpierw zobaczyć, co to... O, jakie fajne! O Boże, jak babcia poleciała. Nie, muszę to spróbować. Muszę. Niech ta armata się obniża. Muszę. Tylko wiecie, co mnie zastanawia? Ty, przecież to musi bardzo boleć. Babcia spadła na jakieś... O nie, chcę wyjść. Ała! O Boże, jak ładnie. Ale o Boże. O, babcia. Au! Ała! Wbiłem się na kamienie. O nie. O, jak mnie wszystko boli. O, wnusiu, jak ci się podobało? Super, ale nie mogę się ruszać. Boże, wbiłem się na kamień. Ja też się nie mogę ruszać. Poczekamy tu do rana. Boże, ała!